Moi drodzy, bardzo jestem rad z tego powodu, że mogliśmy dla dzieci, które potrzebują pomocy, zbudować piękny kampus domów dla dzieci składający się z dwóch budynków, który będzie służył im za dom rodzinny. Mam nadzieję, że tą rolę będzie bardzo wypełniał sumiennie, jeśli chodzi o te sprawy związane z opieką dla dzieci. Naprawdę miejsce ciekawe, po wielu kompromisach twierdziliśmy, że to jest najlepsze miejsce. Ofiarowało kiedyś powiatowi węgrowskiemu małżeństwo Paderewskich. Niech służy tym dzieciom, tutaj niech znajdą najlepsze warunki dla swojego wychowania i wkraczania w życie dorosłe. Dzięki tej inwestycji cała okolica zyskała urok i cieszy się, że taki teren został zagospodarowany. Nowe domy dla dzieci Ignaś i Helenka funkcjonują od 1 lipca 2018 roku. Wszyscy z tego powodu bardzo się cieszymy, zarówno wychowankowie, jak i pracownicy. W nowych domach dzieci mają bardzo dobre warunki mieszkaniowe, które są odzwierciedleniem życia domowego. To tutaj uczymy je samodzielności i przygotowujemy w dorosłe życie.